Marek? Chłopakom z farmy, że kurwa robili swój konkurs na rozwinięcie swojego zajebistego skrótu i udostępnili wszystkich skróty z komentarzy poza moim i czuję się kurwa urażony w chuj. No. Teraz myślałem, że na debiutach Disco Commando dam jakieś fory czy coś, ale jak tak się sprawy mają, to muszę mu przekazać, że będzie kurwa tak zmiażdżony, że ciężko mu się będzie odkleić od podłoża, nie? Od podestu w sumie to lepiej. Powiedz, że kurwa. Kubek masz mu przywieźć. Tak. Mam kubek, będziesz przekupionym kubeczkiem i co najwyżej będziesz mógł zrobić, to... Worek Żyda dostaniesz. Bo to jest też piziora. I wór kartofli. I wór kartofli dostaniesz. Kurwa, jeszcze zobaczę czy się nagrywa. Dobra, 3, 2, 1, poszli start. 3, 2, 1, lufa. Lufa? Lufa pytanie. Tak, to by było dobre. Lufa podejście. Witamy serdecznie na naszym podarze, na naszych 15 metrach kwadratowych najsłynniejszego Mikołaja we wszechświecie, w kosmodromie. Przyjechałem prosto z Laponii, by tutaj z Wałcza otrzymać list tak, od was. Ośrodkach sprężystych. Pierdolają nas komary, ale to nic. Nie przedstawiamy gościa, bo każdy go zna, tylko nie znany mnie, no i wypierdala z tego kanału. Zapraszam, proszę wypierdalać. Witam, Mateusz Pelikowski, Disco Commando, Sławy Danianek, gościnnie u Farmy. Jestem dumny. Zaczniemy od jestem pytań, was dzielny. Czy gadamy pierw luźno, a później pytania? Obojętnie. Możemy je wtoczyć. To zacznijmy od pytań. Tylko weź włącz tego szajsunga, kurwa, swojego. Jak coś, to te komary nie lecą do sterydów, tylko mam zerówkę, nie? Krew, dlatego tak. Także zaczniemy tutaj sobie od takiego Q&A, które zrobiliśmy na naszym Instagramie z Mateuszem. Nie spodziewajcie się normalnych pytań. Z tego co pamiętam, pierwsze zadał Gieroszek. To pierwsze pytanie jest od Gieroszka. No już nie jest normalne, już jest kurwa zjebało się na podcast. To jest... Mateusz, kiedy przestaniesz tańczyć na grobie mojej matki? Pytanie jest proste i odpowiedź jest prosta. Jak twoja matka zmartwychwstanie, no to ty przestanę, nie? Proszę, kolejne pytanie. Pozdrawiam, a pamiętaj o tym, że w drugim podejściu Marceli Gierszoń nie spalił tego podejścia, ale wybaczamy ci to. To jest pytanie ode mnie, bo mnie interesuje podejście do jedzenia. Aktualne twoje, bo się teraz zmieniło. Wiem, że zacząłeś trochę myśleć, co jesz i tak, zdrowiej tak. Do tego podchodzisz, nie? Troszeczkę nie ukrywam, że tam lipidogram i troszeczkę tam HDL był troszeczkę nisko. Też zacząłem się, no ważąc 150 kg, nie jest łatwo. Nic przyjemnego. Choć dobrze się czułem przy tej wadze. Miałem ciśnienie normalne, tam powiedzmy, miałem górne 130 na 8. A bo się teraz waga? Poszedł, 135. No, 135 kg. Choć teraz mam dużo mi w brzuchu i tak patrząc gabarytowo, to tam dużo nie spadło. No to dużo zacząłem, znaczy jeść. Kurczę, zacząłem robić tak, że nie zacząłem jeść McDonalda co drugi dzień, a po codziennie, tylko na przykład zdarzało mi się raz na tydzień, a jeżeli przykładowo już chciałem zjeść coś normalnego, bo coś sobie pozwolić, też pozdrawiam Kamila Jerotę, poszedłem sobie taki system, że cztery posiłki powiedzmy będą zdrowe i ten piąty, ostatni będzie, mogę sobie wieczorem pozwolić na co chcę, na co mam ochotę, dobić kalorii i w ogóle. W praktyce zdarzało się to tak, że były trzy posiłki powiedzmy zdrowe, dwa niezdrowe. No ale nie było to tendencją do tego, że jadłem prawie cały czas shit. Znaczy wszystko. I to się nie przekładało ani na moje zdrowie, ani na moje samopoczucie. Lepsze wyniki też, nie? Tak, i teraz już się lepiej czuję, że mam lepsze wyniki. No jak mówisz, widać po tym brzuchu, nie? Bo tak. ten brzuch nie jest jakiś odstający. Tak. Też zmieniłem troszeczkę w diecie, że po prostu nie jem aż tak dużo mięsa, a po prostu sobie zmieniam. Że jem, nie wiem, indyk, wieprzowina, wołowina, kurczaku się bardzo źle czuję. Nawet nie jestem waginosceptykiem, ale jadłem dużo burgerów tych wegańskich, tych lidlowych. No bo potrafiłem bardzo zjeść dużo, bardzo ilość, a w ogóle nic mi nie siedziało na żołądku. A jak wiesz, co półtora godziny, no to tak było dużo tego mięcha. Mięcho gnije, nie? Tak, i nie było tych enzymów, no to kurde, czułem się tak, że mam jeść kolejny posiłek, a ja czuję, że po prostu jestem cały naładowany jeszcze tym kolejnym posiłkiem. Ale finalnie wyszło tak, że powiedzmy trzymam, chcę iść z wagą do góry. Chyba też się uwrażliwiłem mocno na insulinę. To tak samo po prostu nie jest mi tak łatwo przytyć. Wcześniej było tak, że
coś tam dorzuciłem, powiedzmy, trochę więcej żarcia, od razu ta waga poszła do góry, ale po prostu byłem spuchnięty wodą. Nic z tego nie było. Nic z tego nie było, nie? Tylko to, że tak się ruszałeś już. Ja pamiętam, bo my się dosyć długo znamy już. Tak. Ja czy nie było jakiejś tam tragedii? Tylko też pamiętam, że wtedy wyciskałem, nie robiłem siadów. Byłem po tej kontuzji pleców, no to tak... Typowy ligowiec. Typowy ligowiec, no to tam, wiesz, nuga była duża, ale ulana, a nie była gabarytowa jakoś tam długa na pana miecha. A teraz to jest naprawdę... Tak, teraz jest też tego miecha, to też inaczej. To ta waga, naprawdę, jak mi się też miał teraz taką nabitą nogę, no to bym ważył pewnie ze 150 kg, nie? Już teraz, nie? Jakby tylko, jak mówiłem, tak było. Nie. No dobra, czyli twoje podejście jest teraz, że dieta jednak jest ważna dla trójboisty. Tak. I szczególnie, żeby przejadać klaudię. Widzę, że świadomość zaczyna być coraz większa. Chodzi o tego, że trójboisty ma być duży, kurwa, ulany, spasiony i... No i to po prostu ta druga sonda, no też nie chcę mówić o dopingu. Ale ktoś jesteśmy, tam się nie kryje. Też nie, mnie damy, nie trzeba się kryć. Nie trzeba się kryć, także pozdrawiam Mateusza Winickiego, który mnie prowadzi. No to jak ktoś mnie pytał na przykład, muszę nie wierzyć, czy nie, czy to jest dużo, znaczy dla jednego to jest dużo, dla drugiego będzie mało. No tak szykowałem się na ligę i wtedy co naderwałem te 250, robiłem 242, 2,5 z pauzami. To byłem 700 testa, 3 tabletki metki. I starczyło. I starczyło. I MK przez jakiś okres czasu. Ale później po prostu takie palce zaczęły później się źle czułem. Więcej nie znaczy lepiej. Więcej w ogóle nie znaczy lepiej. Czyli taki typowy objaw, że GH działa z tego, no MK nie jest... Tak, to jest hipertrogenina, nie? To po prostu powoduje ci, że po prostu chce ci się jeść, no to ten hormon wzrostu trochę też idzie do góry. Tak. No ale u mnie jest tak na przykład, że nie wiem jak ja, ale ja lubię sobie stosować na 2-3 tygodnie. Jak czuję, że mam gorzej trochę z apetytem, tam powiedzmy przez ciężkie treningi, tam 12,5 mg, zaczynam od 12,5 maksymalnie do 30 przez tylko na co. Do tego jakaś tam metoda. Z rana czy na wieczór? Z rana. Trochę gorzej mi się spało. Ja właśnie brałem na wieczór, lubiłem brać na wieczór, bo tak. Jakoś nie miałem. Ale miałem takie wahania cukrów mocne, tak że jak się tam 500 mg metforminy robi robotę, że cały czas ten cukier się tam fajnie trzymał. Nie miałem takich spadków, że czułem się trochę osłabiony. Jak gdzieś zjadłem, za chwilę byłem głodny. Milczy apetyt był? No strasznie, ten MK jest straszne do tego, nie? Że po prostu tak się ściska, że w pewnym momencie jak nie zjesz, za chwilę aż ci się chce wymiotować i już jak to nie przeżyjesz, to zjesz tylko trochę, już jesteś najedzony. Co chwilę jesteś głodny, nie? To MK też tego dlatego nie lubię. Z tego powodu, nie? Z tego samopoczucia takiego. Na MK zrobiłem. Jestem bardziej senny na pewno, nie? Mocną, ale świńską masę, bo ja nie miałem się żadnej rany. I słaby. I ciężko mi ocenić też prolaktynę. Jak to zbijać prolaktynę, jeśli przy MK? No tak, bo MK. Raz mi jest tak, że MK jest ok, że nic mi tam się zbytnio nie dzieje. I ten tam kabaser, ta połóweczka, powiedzmy, na 12 dni jest ok. Ani jas nie wystarczy, nie? Bardzo rozwinięte pytanie do pana Ciekawskiego, Disco.com. No chciałem ci odpowiedzieć ładnie, jak już to powiedziałeś. No to nie jesteś gironiem, nie? Poważne pytanie, nie? Interesuje się takimi rzeczami. Następne. Już jest pytanie. Jako ekspert od wyciskania, co sądzisz na temat programowania typu? Nie chcę mi się gadać o programowaniu, jesteśmy po piwku. Luźna rozmowa. Na początku zaczniecie wyciskać. Jest tyle materiału na tym. Tak. Niech inni się fachowcy wypowiedzą. Uważam, że prostu... czy się nagrywa, bo różnie bywa z możliwych rzeczy martwych i lepiej sporo. Poradź ci metyczku. Okej, dzięki. Przychód. Już tak już nawet zabiedzony, że ci spodnie z tyłu spadają. Z gumku. To jest kurwa z stanu. To dla ciebie taka tylko wstawka, nam przyświeca jedna zasada. Dźwigać, nie pierdolić. Dokładnie. Swoją objętość musisz przerobić, tak jak to tak. Kamza mówi. Dokładnie. Jakie programowanie, nieważne. Dodamy na koniec może... Ściągiem się, nie sprawdza. Czy będzie sprawdzanie zasobności portfela, aby rolnik w końcu coś wygrał? No tak, no wydaje mi się, że... Wiesz, no... Ale są bogaci. No ja wiem, no, ale tu chodzi dzisiaj? O... Dzisiaj? Też jestem rolnikiem, jestem po szkole rolniczej, bo skończyłem projektowanie, mam włączone rolnicze. Tak? Nie, skończyłem projektowanie ogrodów, to też jakby to się zaliczało też. A jakoś tam też było tak, że musiałem jakby skończyć szkołę rolniczą, a to się zakładało tak, bo tam była weterynaria i coś tam jeszcze. Nie miałem jakiegoś swojego pomysłu, a później poszedłem na wychowanie fizyczne. Ale nie żałuję tego, bardzo fajnie. Wydaje mi się, że jakbym poszedł do liceum, to ten trzeci rok był taki buntowy, a czwarty już trochę zmądrzałem, to też wiedziałem, w którą stronę też iść. Następne pytanie to takie z klimatu wałeckiego, bo jak wiecie, Muran pochodzi z Wałcza, słynny Muran. I tutaj jest, czy Mikołaj odwiedzi Murana, w sensie chyba... Ogólnie w ekstremce się nie chce. Ja słyszałem tutaj, że tu po prostu
mógł się nie jeden wykąpać w tym jeziorze, tak naprawdę. Ale jeśli chodzi o tematów gangsterskich i takich tematów, no ja nie lubię gangsterów, nigdy nie chciałem być tym gangsterem. Jestem z daleka. Najgorsze jest to, w gangsterce jest to najgorsze, jest największą zasadą jest brak zasad. A to w życiu takim niby prawilniaka nie jest to dobre. Ale Muran jak najbardziej nie wypowiem się złego słowa, no bo się po prostu boję o swoją rodzinę, o swoich bliskich. Ale można zrobić z tego fajne pieniążki, nie? Trochę nakręcić aferę. No tak. Troszkę porobić tego. Tym bardziej w tych czasach. W tych czasach, tak. Przemiel tam, bo jak byłem z nim w sklepie, awanturował się, nie? Ja mówię, jakieś ciastka weźmiemy. Nie będą kusić tylko, bo on na redukcji 9 dzień, nie? Już dziewiąty dzień? Tak, już tutaj pani zażerał, ale low fat, low fat, low fat. Następny. Jak dbać o taką piękną brodę? No jest to ciężkie. Ja mam jeszcze tak, że mi się ta broda faluje. Taka wykontrolowana. Nie no, mam taką, musiałbym Ani zapytać mojej, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Mam taką suszarkę lub lokówkę, coś w tym stylu, powiedzmy, no. Że... od razu tam gdzieś po kąpaniu sobie po prostu balsamem nakleję, później to prostuję, żeby nie przesadzić to z temperaturą i jest okej. Okay. Jedyna jest wkurwiająca, nie miałem długiego wąsa, mnie wkurzał strasznie, cały czas go wpierdalałem na stop, także doszedłem do wniosku z barberem, że już go obetniemy. A ile będę mu zapuszczał, nie wiem, zobaczę jeszcze. Wąs jest upierdliwy. Wąs jest straszny. Tak. Barber nie tyka wąsa, kurwa. Pozdrawiamy kurwa. No to jest oglądne. Fresh. Jaką postacią z Dragon Balla chciałby zostać? Kurczę, nie jestem w ogóle fanem Dragon Balla, ale wiem, że was zasmucę teraz, bo też po prostu nie oglądałem, ale wychodziłem przy Wegecie, przy Arabie, także myślę, że Wegeta. No to żółty. No, bo ja jestem. Tu spadło, to zostawię dla ciebie, nie? Tak jest na redukcję. Jak najpóźniej, to też to z tego kurwa tłuszczu, niech to myje tam. Czy to prawda, że Mateusz za młodu wpadł do kociołka z Met Anal Bolem? Musisz się obrócić. Podobno to prawda. Też tak myślę. I trzeba naznaczyli go. Trzeba uwiecznić tą legendarną chwilę. Został naznaczony. To tak naprawdę to nie szukaj kurwa rozwiązania swoją słabość kurwa metanabolu, tylko weź się do roboty. Pan, mu się powiesz. Pamiętaj, że metanabol jest dopaminowy, wyjebie ci dopaminę, będziesz szczęśliwie, przestaniesz brać i będziesz kat matce pieniądze i będziesz się wieszał. A ty jesteś jeszcze takim kurwa lujem, że na pewno byś dorobił. To jeszcze takie ten. Ja kiedyś jak wziąłem, pierwszy raz jak brałem metę, bo ona mocno wywala dopaminę, nie? Bardzo fajnie. Ja lubię ją. Zasnąłem na treningu. Poważnie, bo odpoczywałem, bo już byłem spasiony, nie? No. I charczałeś na treningu? Normalnie wziąłem, usnąłem na fabryce formy, trener mnie obudził personalnie jakieś tam. Mówię, to co? Kurwa, bo wiesz... Kurwa, metki się tak nażarłem, że śpię. Spierdalaj. Ale takie przysłowie, że... 3 tabletki na poprawę sylwetki, to są 3 tabletki, to jest tak ok. 30 mg, 20-30 na początek, nie więcej. Nie ma takiej garści? Nie, są historie, że wiesz, musisz tam przyjść, walnąć. Jeden kulturysta, nie chcę przytaczać nazwiska, powiedział, że wiesz jaka jest różnica między 100 mg a 200 mg metanabolu? No więc, nie wiem jaka, nie możesz żreć, coś, nie. Przy setce nie piszczy w uszach, ale przy 200 już piszczy. To wydaje mi się, że... A to jest znaczna różnica, no? Tak, choć Erik Libelicz, ten znany trójboista, musiałbym gdzieś wysłać ten artykuł, w swoich rozpiskach miał 400 mg dziennie, nie? Poważnie, no nie wiem, czy to jest niepodane może tygodniowo, choć tak patrząc na niego, to wydaje mi się, że jest możliwe, tak? Przy każdym podejściu od setki już leciała krew w nosa, nie? Przy każdym co robił, przy wyciskaniu. Tylko 40-300 mg, no, może iniekcyjnie, może nie wiem, jak to przeżyć, nie? No bo tak iniekcyjnie może tam te jakby 200 bił po 2 razy, nie ma problemu z ciśnieniem, no to wydaje mi się, że można przeżyć to, no, ale oralnie, no to 40 tapsów. No trochę rozerwie. No, to nie wiem. Znaczy się wykręci na drugą stronę. Choć znamy takich, co przeżyli w Polsce po 200 po parę miesięcy, ale ich to nic nie nauczyło. Awanturnik, król. A moja propozycja FLW to co kurwa?
I za to, że teraz się przypomniałeś, dostajesz na tak zwanego żebraka kubek. Mateusz ci przywiezie. Przywieziemy, mamy na tym siedzeniu. Taki bez ucha. Ostatnio widziałem, kurwa, nie masz reklamówki z Biedronki, to ci dam jakąś. Tak, jak będziemy palić CBD, to po prostu będziemy do niego kiepować i do niego wypijesz. Nie, tak serdecznie do ciebie, przyjacielu. Pozdrawiamy, dziękuję ci, że zajęłeś się moimi kotkami, jesteś wielki. Pozdrawiamy. Dosłownie i przenośnie. Tam na pewno na dole mniej. Ale chodź, zobaczymy to w grudniu, czy masz wielkie kochones, żeby tu pojedynek z Disco Commando będzie wielkim już wydarzeniem. Jeszcze muszę się najeść Także niedługo dostaniecie linka na Pawlik 16 Cymy, dostaniecie promocję w Pay-Per-View, który odbędzie się tam w grudniu, tak? Tak. Dokładnie. No, Pay-Per-View będzie trzeba wykupywać. Bo to już będzie ten czas covidowy, że pewnie kurwa... No, pewnie będzie 10. fala, nie? To jest pytanie, ile masz w obwodzie nadgarstka? Nie mam pojęcia. Masz centymetr? Mam. Przynieś. Kurwa, teraz jak pójdę, to kabel zruszę pewnie i spierdoli się nagranie. Dobra, to napisz. Na koniec zmierzymy łapy. Na początku zmierzymy. Mierzymy łapy, nie będziemy mierzyć, bo się tutaj jestem. No dobra, zmierzymy. A bo Jarota zobaczy i będzie się szczycił, że ma większą. No tak, to no. Ma mniejszą. No, ma 55 teraz, no to już jest dużo. No. Ale zmierzymy nadgarstek, no. Masz mierzbicę też może. No. Jak współpraca z Adamem Muraszko? Bardzo dobrze. Powiem tak, że jakbyśmy troszeczkę się zaprzyjaźniliśmy, tak jakby zaprzyjaźniliśmy się razem tak samo. Mamy fajne podejście, a to, że mieszkamy daleko od siebie, to powiedzmy tam, mi się wydaje, jaka taka przyjaźń jest na tyle, że... No, tak dość często się ten... Tak, widzimy się, też będę mi opowiadę. To nie wpływa tak bardzo mocno trenersko. Jeśli chodzi o współpracę, jestem mega zadowolony. Myślę, że zrobimy bardzo fajny wynik. Co wcześniej tam było troszeczkę dużo gadania, że poszedłem do Adama Muraszki i się rozwaliłem. No to jest tak, jakbym, kurde, nie wiem, jak mówiłem wcześniej Rolnikowi, że nie wiem, miałbym rozwalone łożysko, wahacze, wszystko w kole, wszystko było porozpierdzielane. Dałeś z komuś samochód na 3 tygodnie, tak, i odpadło ci koło, nie? Bo to ja miałem to samo z klatką, byłem rozwalany, przyszedłem do niego, poprosiłem go, czy tam już tam doszedłem do pewnego etapu, chciałem zapikować formę, powiedziałem, czy się zgodzi, a później dalsza współpraca. Zadałeś przed nim swoje bolączki. Znaczy nie, no powiedziałem, nie? Też miał wszystko, fizjoterapeuta też mówił, że wszystko było ok, gdzieś ta blizna po prostu przy 233 mieliśmy zaczynać, poszło, no i teraz wracam pomalutku, jest dużo z tym problemów. Zwęziłeś, nie? Zwęziłem chwyt, no tak gdzieś tam centymetr. A wiesz, prawie. Że jakbyś był bezczelny, to byś powiedział do niego, że pomimo tego, że wziąłeś od niego plan na miesiąc, a przetrenowałeś tylko 2 tygodnie, no to... Bo nie śmiałeś pieniądze. Tak. Dokładnie. A jeszcze dostanie koszulkę. No, a jeszcze dostanie koszulkę. Adam ma w ogóle urodziny dzisiaj. Tak, dostaniesz koszulkę, ale będziesz dostaniesz prezent. No. Z tutaj farmy i wiadomo, od Mateusza, to Mateusz osobiście wręczy już. Niech żyje piekło, czy jakoś tak, nie? Tak. Następne pytanie to jest, o właśnie, już zacząłeś w sumie trochę. Jak z twoją kontuzją klatki? Jak ta kontuzja? Możesz... Kurczę, z klatką było też tak, że jakby ta kontuzja wzięła się wcześniej, na lidze dwa lata temu. No to temu mi poszła ta klatka na tej lidze, gdzie wcześniej mi się wydaje, że tam na trójkach gdzieś tam naderwałem delikatnie. Wszystko było spowodowane tym, że dostałem zapalenia 4 lata temu, zapalenie ucha, takiego ropnego, mega zapalenia, gdzie uszkodziło mi bodajże śródziedzielno twarzowy, lewe ucho, lewa ta strona, lewe ucho, gdzie miałem uszkodzony ten nerw bodajże śródziedzielno twarzowy. Po prostu jestem na treningu personalnym i jedna z podzewam krolinę moją podopieczną. Mówi do mnie, Mateusz, coś masz tak dziwnie, kurczę, z lewym okiem, jakbyś tak dziwnie mrugał, nie? Jakby było spóźnione. Ja mówię, pewnie wypiłem tam przed chwilą kawę czy coś. Gdzieś tam te mogą, ta brew może gdzieś tam... Ale trochę byłem zdziwiony, mówię, brałem wlew, tam walnąłem rano z 2 gramy magnezu. Mówię, to coś dziwnego, nie? No i następnym razem się obudziłem, to już miałem taki jak Rocky Balboa, miałem delikatnie kącik ust i cały czas miałem otwarte oko, nie? No i to też ta... Miałem nie trenować w tym okresie, a oczywiście trenowałem. Ta też rehabilitacja tego była taka, że dostałem jakieś tam sterydy. Musiałem je przyjąć niestety. Już nie jest naturalny. I wtedy zostałem już nie. Po prostu. Mamo, to było wtedy, dokładnie. No i musiałem brać te sterydy i też miałem jakiś tam B-kompleks cały, który był tak naprawdę układ nerwowy, tylko no, witamina B, tak? Nie ma zbytnego jakiegoś tam repertuaru, żeby to wróciło. No, lekarka powiedziała, że może mi to nie wrócić. Na początku byłem leczony złym antybiotykiem. Babka powiedziała, że ten antybiotyk był bardzo fajny i też mój syn bierze leczy na zapalenie ucha. Tylko mój syn waży 20 kg, nie? Ma takie same dawki jak pan.
Alternatywy tej po prostu nie działa, nie? Brałem go 2 tygodnie. No nieważne, tam w sumie wyszło w ten sposób, że uszkodził mi się ten nerw, po 2 tygodniach mi wróciło. Najgorzej było z okiem, mówiłem, cały czas zarobiało oko, bo nie miałem tych łez. Budziłem się rano, to jakby miałem strupa odklejać, nie? Bo nie se kropiłem tymi, ale w nocy nie kropisz, tak? Bo to oko zasnięte. No i później zacząłem już wyciskać. Czułem, że ta lewa ręka jakby było jakieś wyciskanie, jakieś botomapy na kerku czy coś, to czułem taką gorszą troszeczkę stabilizację. No i finalnie ta strona taka jest troszeczkę dziwna, nie? Zębaty mi w ogóle nie trzyma. To powiedzmy, jak botomapy ostatnio robiłem 48 na prawą, no to lewą myślę, że 30 by mnie zabiła. Aż tak. Aż tak? Aż tak. I to nawet utrzymać się w tej pozycji, gdzie schodzę z tej pozycji, gumę zaciągniętą, żeby przyciągnąć ten bokieć i zębaty był aktywny, że on tu szedł, to z ciężarem ona mi tak ucieka do boku. I też jak to wyciskanie było w ten sposób, że jak ta ręka mi ucieka do boku, to tu wchodziło w zębaty w punkt, bum, oddawało. A tu mi wchodziła ręka, bach do protrakcji i ta klatka za każdym razem bach. I po prostu jak ja nawet schodziłem w dół, to ta ręka mi się już telepała na 230, schodziłem w dół i trachło. Nie? Jest takie, padło stwierdzenie, takie, taka hipoteza może bardziej, że kontuzje klatki biorą się właśnie ze złej pracy łopatki i całej mięśni. Dokładnie. Bo ta kontuzja nie była taka w sobie sama straszna, bo wszyscy wiem, jak ja do niej wracam. Nie miałem jakiegoś głębokiego naderwania, nie było jakieś naderwanie mega, tak? Tylko to, że ta łopatka cały czas lewa nie pracuje, jak powinna pracować, to bardzo łatwo mi zrobić tą kontuzję, nie? I to jest też ten sposób, że do 220 się nic nie dzieje. Mówię, kurde, wszystko jest super, fajnie, nic się nie dzieje. 230, 240 i już jest inaczej. Tak każdy wyciskacz wie, jak się wyciska 220, to tam wydaje mi się, że jak jest tam powiedzmy 200, poziom trudności, przeskok poziomu trudności, 220, to powiedzmy z 200-220 to jest taki poziom, powiedzmy o 2-3 etapy, nie jak ze 180 na 200, bo wydaje mi się, wtedy jest łatwiejszy etap. Później zaczynają się schody, a z 230 na 250 to już jest inna bajka. Inna bajka, nie? Wyciskałem 242,5 dwójką i wydawało mi się, że 250 po frunie, a nie pofrunęło, nie? Pamiętam tę ligę. Tak, no też wiadomo, że było to, znaczy fajnie, bo rzetelnie, tak? No ale były też długie pauzy, myślę, że jakby taką w innych federacjach, to myślę, że bym to wycisnął, nie? Ale to nie ma co gdybać. Jednak to jest liga, nie? Bez jednak to liga, jest to liga, rządzi się swoimi prawami i też jest, to fajne jest, widzę, że każdy ma ciężko, nie? Nie ma tak. No po prostu miałem ciężkie sędziowanie, ale ten kolega z przodu i z tyłu też ma ciężkie sędziowanie, nie? No tak. Jest takie powiedzenie, było takie powiedzenie, że jak myślisz, że umiesz wyciskać, to przyjdź na ligę. Dokładnie, tam się weryfikuje wszystkich mistrzów świata. Tak. Z innych federacji przyjeżdżają na ligę. Bo to samo to, że byłem ja z wynikiem 242,5 kg w kategorii ciężkiej. Byłem szósty. 242,5 byłem szósty, tak? Ja. Jakbym zrobił ćwiarę, to bym był 3/4. To trochę poziom. Troszkę poziom. No, był wysoki. Tak. Kiedyś tam chyba barbelsi właśnie liczyli to, że liga jako taka federacja, jakie takie zawody, to są najmocniejsze na świecie, nie? Bo jest bardzo dużo wyników powyżej tak. 200-250. Tak, nie? Bo tak zawsze w takich eventach nawet w Stanach to jest tak, wiecie, no jest tam i ktoś tam wchodzi, na przykład Larry albo ten XPC nawet, nie? Co były teraz, to przy tam Julius Mandel, coś tam przed parę gwiazd. No. Którym też zapłacili, ale nie było tak, że każda kategoria była tak obstawiona. Nie? A tu to jest tak naszprycowane, że 8-2, 9-3, 105, 115. No. 9-3 no to był Borczyk. Borczyk. Ten. Wrzawiński kiedyś. Wrzawa wcześniej. No, Wrzawa chyba też 8-3, no. W 7-4 był Garba z naszego teamu, co serdecznie pozdrawiamy. W 8-3. W 7-4 jest jeszcze. Szanowski, kocham. Szanowski teraz to dwoje, teraz to grubo. Teraz zrobił 150 punktów Wilksa. No, także zapraszam na gdzie jestem organizatorem Sawedoriku Cyłomi z RNG i z Michałem Podymą. Organizujemy zawody, także zapraszam wszystkich wyciskaczy w listopadzie do wygrania 2,5 tysiąca za. A ciągaczy? Ciągaczy też. Będziemy. Ja też będę startował, także zapraszamy na zawody. Będziesz startował? Będę startował. W tym i w tym będę startował. Też tak ułożyłem sobie, tak żeby... Tabelifta też tam liczą, tak? Czy... Nie. Osobno, to są osobno, nie liczymy tak tabelifta, bo to byłoby tak. Ja tam liczę na mundurówkę, bo wiadomo, że z Wierzbickim to szans nie mam. No stary, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nikt nie ma szans. No, wydaje mi się, spróbuję z jego małżonką szanowną wygrać. No nie ma nikt z nim szans na koniec. No nie ma z nim szans. No wydaje mi się, że może być grubo, no bo w drugim podejściu wiecie o tego atakować Berkina, no. Te 445. A później 460,5 rekord świata over cały czas bez pasków, tak. No wydaje mi się, że się to... Chyba Magnusson ma, nie? Magnusson, tak. No, dokładnie Magnusson, no. 460, no. Miejmy nadzieję, że zobaczymy to na własne oczy.
Już w listopadzie, tak? Tak, w listopadzie. Łapiesz ten dzień. Złotoryja, dokładnie, zapraszamy. Złotoryja mi się podoba nazwa miejscowości, bo tak się rymuje z Oklej Ryja i... To myślę, że na pewno w niedzielę, jak zostaniecie po zawodach, to tak zbudowajcie. Też to są moje rodzinne strony, tak? Ja tak? Tam gdzie moi rodzice mieszkają. To jest tu miejsce. Od Wrocławia, nie? Tak, tak. Tam z Gorzelec, z Bogatynia, w tamtą stronę, nie? Także ta Złotoryja no jest blisko, także też fajnie też rodzinnie. Pamiętam taką historię. No byłem tam gdzieś tam wcześniej z ojcem i tak sobie patrzyliśmy, że nie dla każdego jest 200 kg, ale no okazało się, że jako młody chłopak tam gdzieś pojechałem zobaczyć te zawody. To teraz fajnie po prostu, że jestem tam i organizuję te zawody i dla mnie takie fajne przeżycie, że też rodzice. Wydobył, że się stresował troszeczkę bardziej, ale pewnie przed samym startem już na starcie już będzie dobrze. Także zapomnijcie, że ktoś wygra w martwym ciągu z Krzysztofem, bo jednak. Tak jest. No i też tak mogę to poruszyć, bo kurde, też jest tak, że bo wiadomo, że Wierzbicki wygra, bo Wierzbicka, tak? Ale organizuję, jak ja organizuję zawodów, tak? Co ja mam zrobić? Jeżeli za Open nagroda jest Open, tak? To w sporcie wygrywa najlepszy, nie? Tak samo jak jest w boksie, tak? Przychodzi, masz mistrza, no każdy chciał być tym mistrzem, nie tak? Nie możesz zakazać gościowi startować. Albo to jest tak, że wy teraz dajecie nagrodę już gotową tam, no? No to stary, możesz wciągać więcej, tak? Ja też bym chciał wygrać, sam startuję. Sam będę się szykował, teraz się szykuję do tego startu, jest dla mnie najważniejszy start, nawet najważniejszy. No ja nawet o tym nie myślę, że powalczę o nagrodę, bo po prostu jestem za słaby, nie? Bo po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że po prostu jestem za słaby na tą nagrodę. Ja jestem za słaby, my jesteśmy za słabi, żeby wygrać, tak? Z wyciskaczami też nie wygramy, no bo no wyniki będą powyżej 150 punktów Wilksa, no to będzie bardzo grubo, tak? Nagroda się należy, bo przygotowania nie są kurwa i to co robi, to nie jest tanie. Nie będę, nie chcę się wypowiadać, no to Krzysiowi się to wszystko należy. A ja, ale... ja nie potrzebuję nagród, bo duszki sobie wyrzucam za balkon. Bo mnie kurwa stać. Dokładnie. Wyjmij rękę z mojego portfela. Na razie kurwa opłaty idą z mojego konta cały czas. Za wszystko. Na mediach muszę pisać, że to on se kupił. No. Tak. Myśli, że jak będzie, że jest bogaty, to jakoś się odezwę do niego. To było ostatnie pytanie? To było, że tam to, ten, że, pi, chyba, że jak przeliczam hajs narzeczona, jak idzie pieniądze, to narzeczona cały nie policzy. To było 100% pich, no. To, no. Także to było. Także nie szukać takiej narzeczonej. Ja idę po centymetr, a wy poruszcie jakiś temat jeszcze? Znaczy się muszę jakoś rozgrać, musisz mi jakoś, jak idziesz po centymetr, to wiesz. Znaczy nie chodziło mi w tą stronę, wiesz? Nie. Ty schodzisz? Te tematy to można wiele poruszać. Tam. On na WPC odchodzi zacznie? No. Cóż, szykuję się mega impreza, zapraszam, będę miał do sędzią. Ja Hulk i Kabza tutaj szykujemy, nie? Proszę? Ja Hulk i Kabza. Adam nie może, no bo musi trzymać na debiuty, nie? No. Czepuszka. A ja bardzo chcę, żeby on wystartował w tych debiutach, bo jest... Nie no, debiuty to będę tak samo, co Adrianne mam. Pozdrawiamy, zostawić sami 100 kg. Zrobiła 170 w ciągu. To nie powinienem mówić wieku, tak, ale weteranka. Ej, kurwa, został w tym kabel. Nie, spokojnie. Za to nic się nie dzieje. Królik chciał leżeć pewnie kabel. Jak sobie zostawił? Debiuty są debiutami, debiuty są fajne, nie? Bardzo fajne. To jest fajne przeżycie, debiuty, dlaczego ma nie zostawiać? Wolę na przykład, kurczę, nawet jak sam bym organizował zawody i nawet WPC są super zorganizowane, to wydaje mi się, że debiuty takie fajnie zaliczyć, tak to debiut. Dlatego to jest takie niezapomniane, nie? Bardzo. Okej. Okay. W nadgarstku? Nie wiem, co zapytał jakiś Karol, czy coś, kula. 22 cm. Czy to dużo w nadgarstku? Nie wiem. Chyba tak. Zawsze chciałem mieć 30 w łapie, to lepiej się to nie tak. I to było 40. Uże. Takie. Ja będę miał z 15 w nadgarstku. Ja się nie pomyliłem. Ile? 18. 18. No to chyba mam duży nadgarstek. No, zobaczymy, ten będzie miał kurwa z gredziami. No, tym młotem jebie cały czas kurwa ze zwrotki. Tak, pytam jak twoje. Ale wygląda najgrubszy. No właśnie, no, kurwa. Ja mam 20 cm kruszu mojego. Bicepsy? No dawaj, no. Kurwa. YouTube zbanuje. Do taką pójdę. O kurwa.
Czekaj. Nie ma miary na to. Jak to zmierzyć, kurwa? Pozwolenie na zezwolenie zmierzenia bicepsa. 52. Ale jedną wagę 52. Ale w ogóle też nie jakoś tam gdzieś. Srogiego mięsa, nie? No tak. Tak, kurwa, nigdy nie miałem lepszego mięsa. Chyba siny? Poszukam coś? 45. No, ale patrz, że wydawało mi się, że masz dużo więcej, nie? Jednak jak jest żyłka na łapie, no, no, wygląda optycznie wygląda dużo więcej, nie? No, ale ładnie. 43. To, czyli tyle samo co Szymon Cox. No. Szymon Cox też pozdrawiamy serdecznego przyjaciela. 190 naturalnie. Ładną ma tą łapę. Mało ładny. Z gruby jak jesteś kurwa tak gruby człowieku, że skończy. Lepiej go wiesz, przeskoczyć niż obejść, kurwa. Ale silny się zrobił. Silny się zrobił. Przez te sterydy na bank, nie? Przez to, że ich nie bierze, to one na niego mocniej działają. A, tak, dokładnie. Kuszą. Kuszą. On się na nie patrzy. Mówi, kurwa, skończę stadować ten Mayfield jak przypierdolę, nie? Wolę. Cały czas tak mówi i wmawia sobie. To 20 będzie ważył, taka kula będzie z niego. No, taki klasnolud, no. Ja już mówiłem, że już nie jest hobbitem, a ma samo na klasnoluda, także już pozdrawiam cię serdecznie. Bilbo Baggins z polskiego trójboru. Niedługo wydaje mi się, że ziele fajkowe będzie trzeba uskutecznić, tak? Na lepszą regenerację. W sumie co, takie pół godziny szybkie może no, być? No, wydaje mi się, że może być, bo dalibyśmy pierdolni głupoty. Zakończymy na tym. Jutro zrobimy jakiś trening. Jest dużo tematów, które ja bym chciał z Mateuszem porozmawiać. To już nieraz porozmawiamy. To sobie pogadamy na pewno. Albo porozmawiamy za kamerami, bo może nie możecie tego słyszeć może. Tak, pogadamy. Tak, bo chcę obśmiać wszystko, kurwa, co jest zjebane w którego. Strasznie, no. Jest dużo zjebanych rzeczy w którego. Dużo rzeczy. To jest dla mnie to jest taki dziwny sport, że jest. Nawet produkując własne ciężary, chciałem się dogadując z różnymi firmami, nie wiedziałem, że tam mi się wydawało, że sport powinien łączyć, nie dzielić i ta gratyfikacja w sporcie jest tak mała. Jest to wszystko podzielone. To jest takie smutne, nie? Że nie możemy robić czegoś razem i kręcić to. Nie to się nakręca, niech ten sport łączy, tak? Ale jest zupełnie inaczej, nie? No. Jedna na jedną organizację, ta na drugą, bla 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 bla. Ja mam tak, że kurwa w serduszku Metroflex i wprowadzam całą ekipę moją na całych tych, a organizuję tutaj, nikt nie robi problemu, a tam się inni obrażają, powinniśmy wszędzie jeździć, wy tak samo robicie, no. Nie patrzycie na to, tak? Wiadomo, że są federacje, na które już nie będziemy jeździć, powiedzmy, tak, bo się to nie ma chujnia, tak? Ale na wszystkie reszty, no jak ktoś zaprasza na zawody, no to jesteśmy, nie? Oczywiście, no, nawet dla samego takiego pojawienia się towarzystwa, nie? No tak, pogadania w tym ludzi, którzy żyją z tą pasją i w ogóle, nie? Bo często jest tak, że oprócz, nie wiem, rodziny przykładowo słyszysz, że zawsze to, po co to robisz, się na tym zarobiłeś, nie? No, klasycznie. Chwała jest wieczna, kurwa. Siła i honor. Siła i honor. No to kończymy hajstą, i zapraszamy do spróbowania. Wolimy sweter od babci niż Gucci od Turków i... Jebać łane kurwy. O, dokładnie. Zapraszamy do followowania tego kanału pięknego naszego. Bo tak, subskrypcji, dzwoneczka. Normalnie w zawrotnym tempie. Jeszcze 550 subskrybentów. Jeszcze 10 lat i celuję w 2,5 tysiąca subskrypcji. No, lepiej mieć rzetelnych 500 osób niż kurwa damu w 15 tysięcy. Łapę w górę zostawcie i jakiś komentarz. No tak. A my co, wrzucimy w osobnym odcinku, wrzucimy te kartę, tak, nie? Porobimy z sekretelki, taki odcineczek, zapraszamy serdecznie. Jako podcast z tobą, a tam to zrobimy jakiś trening w kulkach, mam nadzieję, że to zaczęło właśnie padać. Mocnie dla wszystkich. Tak. Zapierdalanie z dołu, pizza i pierogi. Też nie dla wszystkich. Też nie dla wszystkich. No, abym kurwa już się najadł pierogów. Kiedy jeszcze? Do kiedy jesteś na adopcji? Do 28, jak wylecę na Majorkę, to tam się napierdolę i nażrę jak świnia. Czyli gruby jak ci śmieć. Jest strasznie dobrze. Światło takie specjalnie załatwiłem. Dziękuję, no, pozdrawiam serdecznie.